Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, dzisiaj gramy sobie ponownie w Spidermana. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na taką dawkę odcinków jak wczoraj. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. A ja tymczasem biorę się za nagrywanie. I przede wszystkim muszę się wam do czegoś przyznać, bo zwróćcie uwagę, że odkryłem po nagraniu wczorajszych odcinków wszystkie wieże, które są dostępne w grze. Dzięki czemu odblokowałem praktycznie całą mapkę. Zostawiłem sobie tylko tą wieżę, bo pomyślałem sobie, że może jak rozblokuję wszystkie, pojawi się jakaś cutscenka, jakaś rozmowa telefoniczna chociażby. Tak więc nie chciałbym tego po prostu przegapić. Oraz też wyczyściłem wszystkie te miejscówki, które ostatnio w poprzednim odcinku wam pokazywałem. To są takie, wiecie, miejscówki, gdzie jest po 6 fal i one wyglądały właściwie wszystkie identyczne, tylko były o różnym poziomie trudności. Bardzo fajny trening, mam nadzieję, że dzięki temu będzie mi się dzisiaj grało bardziej swobodnie. Będę wam mógł pokazać lepsze kombosy i tym podobne rzeczy. Tak więc słuchajcie, bez już zanudzania lecimy sobie na kolejną misję główną, która znajduje się tutaj w naszej okolicy. Empire State Building. Jak ja uwielbiam to miasto. Pora cyknąć fotkę. Idealnie. Mapa powinna się skalibrować. Nie robiłem wielu zdjęć od odejścia z Bugle. Już zapomniałem, jakie to fajne. Muszę też obchodzić inne kultowe miejsca. No i właśnie tym kultowym miejscom trzeba robić zdjęcia, to są misje poboczne, ale one są nam potrzebne chociażby do tego, żeby na przykład ulepszyć sobie gadżety. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy żetony kultowych miejsc, żetony przestępstw, to są takie misje poboczne z przestępstwami związane. Zobaczymy tutaj, co mamy. Tutaj potrzebujemy na przykład jeszcze jeden żeton przestępstw, aby właśnie sobie odblokować czy ulepszyć nasze gadżety. Tak więc warto takie rzeczy właśnie robić i tym będę się chciał zajmować już niedługo na live streamach. Być może niektóre misje poprzez też będę wykonywał na odcinkach, jak będzie na to czas, miejsce, gdzieś w okolicy coś ciekawego się pojawi. To pan Lee. Halo? Peter, tu Martin Lee. Chciałem ci tylko powiedzieć, że przygotowanie imprezy dla May jeszcze potrwa. Tort najwyraźniej utknął w korku. O, nie ma sprawy. Proszę dać mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Świetnie, do usłyszenia. Już myślałem, że będziemy ten tort mieli dostarczyć. Mam trochę wolnego czasu. Zobaczmy, co się dzieje na mieście. Troszkę wolnego czasu mamy, tak? Rozumiem. Tak więc za tym idzie. Ja bym sobie z chęcią sprawdził, czy są jakieś tutaj przestępstwa w okolicy. O, proszę, mamy coś. Incydent rozgrywa się przy Union Square. Przyjęty. Tak, panie Lee? Peter, jesteśmy gotowi do przyjęcia. Czekamy na ciebie. Super, już lecę. Dobra, zaraz tam pójdziemy, tylko wykonamy tą misję, aby sobie ulepszyć właśnie gadżet. Co tu się wyprawia? Co tu się dzieje? O! Zgadnijcie, co myślę o bandziorach. Kto pięścią wojuje, od pięści ginie. Zobaczcie, i przy okazji udało się te cele poboczne wykonać. No mówię, wykonywałem te wszystkie ataki na te budynki w trakcie budowy, gdzie tam ludzie tego bossa, którego pokonywaliśmy, siedzieli. Wszystko udało mi się wykonać za pierwszym razem. Takie kombosy tam trzaskałem. No i teraz możemy sobie wejść tutaj w gadżety. Patrzcie. I może mogę sobie tutaj właśnie ulepszyć na trzeci poziom wyrzutnie sieci. Okej, o to właśnie mi chodziło. No i lecimy sobie na kolejną misyjkę. Jest tutaj w okolicy, tak więc po treningach pełen sił oraz też z nowym, a raczej ulepszonym sprzętem możemy wkroczyć do akcji. Zgłoszono włamanie. Funkcjonariusze w okolicy Bowery, zgłoście się. Thank you.
nie wykręciłem tutaj. Ale nie ma takiej sytuacji, że Spider-Man przywali w jakąś ścianę i się tutaj gdzieś, wiecie, gdzieś spadnie. Nie ma takiej w ogóle opcji. Zawsze się wybroni. Pan Lee jest pewnie w kuchni i szykuje się na przyjęcie. O, zobaczcie, nowa miejscówka w końcu. Możemy się rozejrzeć po niej. Masa zdjęć. O, straszna lura, ale za friko. Na takie szczególiki warto zwrócić uwagę, bo być może ktoś jakiegoś fajnego easter egga wyhaczy w tle. A więc oglądajcie uważnie. Hej, Pete. Dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Cześć, Peter. Hej, Peter. Co tam? A, wszystko dobrze. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy. Szykuje się dobry dzień. Pogadajmy. Hej, Martin. Już jestem, przepraszam. Przyszedłeś w porę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter, jak miło cię widzieć. Pomóc w czymś? Tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich chudek. Nie, nie, to znaczy jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem... tylko z tobą porozmawiać. Okej. Dobrze. Peter, masz jakiś kłopot? Tak. Nie, nie, to znaczy trochę zalegam z czynszem, ale nie trzeba, jest okej. Masz problemy sercowe, co? Co? Nie, no coś ty. Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ, to świetna dziewczyna. To prawda, ale... Wasze dzieci byłyby naprawdę śliczne. Wow! Peter. Co się dzieje? No mów, nie wstydź się. Te ostatnie lata... Pomagałaś mi w koledżu i pracowałaś tutaj, poświęcając tak wiele czasu i nie chciałaś nic w zamian. W świecie powinno być więcej takich ludzi. Ma rację. Przyszłaś do nas 5 lat temu, mówiąc, że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to ty inspirujesz mnie. Dziękuję, May, za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Miło i to bardzo z jego strony. Aż ciary mnie przeszły. Chociaż spodziewałem się troszkę lepszej reakcji z jej strony. Ale może w szoku była. Dzięki, że pan to zorganizował. Chciałbym móc zrobić coś więcej. No, jak to mówi ciocia, pomagając komuś... Pomagasz wszystkim. Ta, może wyślemy May do ratusza, niech zbeszta burmistrza. O, muszę lecieć. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, to naprawdę wiele znaczy. Wiadomość od Yuri. Odsłucham na zewnątrz. Lepiej tak, żeby tutaj nikt nie usłyszał. Zanim dzieci się dowiedzą. O, a tamte buty. Jeszcze na trochę starczy. O, proszę bardzo. Szykuje nam się w końcu noc. Wiadomość od Yuri. Hej, w domu aukcyjnym prowadzącym wyprzedaż majątku Fiska włączył się cichy alarm. Sprawdzisz to? Po cichu? Nie chcę urządzać sceny, jeśli to nic. Wyprzedaż majątku Fiska! Fajnie się zapowiada! Ciekawe, co Kingpin chował w szafach! Powiem wam, że sobie te jednostki niektóre eliminowałem po cichu. Tak więc jakieś tam małe doświadczenie z akcjami po cichu mam. Natomiast coś czuję, że tego się nie da całego rozegrać. Tak wiecie, niezauważenie. Tak, musiałem iść do laboratorium, wybacz. Nie przepraszaj. Chciałam tylko powiedzieć, ile dla mnie znaczy to, co powiedziałeś. Ciągle się zastanawiam, czy dobrze cię traktuję.
niepotrzebnie. Po tym, jak straciłem rodziców i wujka, nie wiem, ile razy bym się zgodził. To działa w dwie strony, Peter. Chciałam tylko, żebyś o tym wiedział. Ciociu, nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, pan Lee chyba potrzebuje pomocy. Muszę iść. Do zobaczenia, Peter. Kocham cię. Ja ciebie też. Co, leciałem sobie naokoło, bo przez Central Park, gdzie nie ma budynków, ciężko tam się, wiecie, przelatuje, przeskakuje. A tu już prawie na miejscu jesteśmy. Wow, ładny budynek. W ogóle strasznie ładnie wygląda to miasto nocą. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że sobie jeszcze widoczki pooglądamy, ale teraz czeka nas robota. Tracę cierpliwość. Gdzie jest teczka? Jest tu ktoś jeszcze. Na pewno ma teczkę. Te maski, kim oni są? Nikogo więcej tu nie ma. Znajdziemy tę teczkę. Albo zginiesz. Niedobrze. Mogą ją zastrzelić. Muszę ich zdjąć po cichu. Yuri, ten cichy alarm był prawdziwy. Zamaskowani bandyci i jedna zakładniczka. To wygląda na napad. Przyjęłam. Wysyłam tam jednostki. Tymczasem trzymaj rękę na pulsie. Zrobi się. Kurczę, wydaje mi się, że są za wysoko zdecydowanie, żebym ja ich tutaj zdjął strzałem. Czekajcie, tutaj nie mam sieci uderzeniowej. Możemy ich ściągnąć do siebie, ale wydaje mi się, że są za wysoko. Zobaczymy, czy to jakieś inne przejście będzie do zrealizowania tego w fajny sposób. O! Chyba, że tak. Tylko po cichu, żeby nie zaalarmować innych. W ten oto sposób, okej. Zawsze tak słodko wyglądają na tej pajęczynie. Mam nadzieję, że ci goście nie próbują przyjąć terenu Kingpina. Myślałem, że chociaż w weekend trochę odpocznę. Kurde, ale tu ciemno, nic nie widać. Przejdźmy teraz, gdzie mamy iść? Tutaj gdzieś, o proszę. Zarzucę na niego sieć z góry. Co ty gadasz? Dasz radę to zrobić? Powiem ci, że jeśli to zrobisz, to mi zaimponujesz. O kurde. Teraz tak, już z tego co widzę, możemy tu wyjść, chociaż jeszcze sprawdzimy, czy gra nam pozwoli na to. Nie, tu chyba innego przejścia nie ma. Wejdziemy sobie tędy. Wow, ostrożnie. Lepiej siedź cicho. Powiem wam, że podoba mi się to. Ktoś idzie. Zobaczą mnie tu. Tracę cierpliwość. Ktoś tu jeszcze jest. Przysięgam. Pewnie wzięła teczkę. I gdzie niby jest ta dziewczyna? Nie. Kurde, fajnie by było tą broń mu chociaż odebrać. Rusz się, Pete. Ci złoczyńcy zaraz uczynią coś złego. No, zdecydowanie tak. Też się tego niestety obawiam. Aha, możesz zwabić przeciwników poprzez strzelanie siecią w pobliskie powierzchnie lub obiekty, by odwrócić uwagę. No i to mi się podoba.
Na przykład tutaj strzelmy sobie. Okej. Teraz tego wyeliminujemy. Jak on sobie tutaj wisi, będzie mu, myślę, wygodnie. Ten jest poza widokiem, ale jakbyśmy zeszli i go sobie tutaj wyeliminowali w taki sposób, to idealnie, że tak powiem. To przecież aparat. Stój! Chłopie, gdyby mi płacili za każde stój. Wow, kogo my tu mamy? MJ? Co ty tu robisz? To co ty. Pracuję, a raczej staram się. O, to chyba twoje. Tak, dzięki. Więc Robi zlecił ci relację włamu dla Bugle? No, właściwie to nie wie, że tu jestem. I jeszcze parę minut temu nie było włamu. Aha. Już wyjaśniam. Ładniutka, taka kurczę naturalna, fajna. Od razu milej. Słucham panią. Witam, Mary Jane Watson. Piszę o sprzedaży majątku Fiska. Dzień dobry. Craig wspominał o jutrze. Lubię zaczynać przed czasem. Ale ja nie. Proszę wrócić jutro. Ale niemiła. Rozumiem. Przepraszam. I chciałem tyłek uratować. Hej, Craig. Nie, niestety. Będziemy musieli puścić na okładkę coś innego. No nie wiem. Może to o ekspresjonistach? Wie pani, chyba jednak znajdę film. Na pewno? Jasne. Nie ma co zwlekać. Dziękuję. Craig? Jednak nic. Na razie. No to chodźmy. Ma siłę przekonywania. Oj, możemy, zobaczcie. Dobrze. Pograć sobie nawet nią. Tego to się totalnie nie spodziewałem. Tutaj z tego co widzę, my możemy sobie przejrzeć niektóre rzeczy. Katana. Fisk prawie rozpłatał tym Petera na pół, kiedy walczyli po raz pierwszy. Pete uciekł, padł półżywy na moim podwórku, a ja musiałam wykraść samochód taty, żeby zawieźć go na ostry dyżur. Pierwsza z wielu akcji siostry MJ. Zbyt wielu. Kurczę, fajne jest to, że takie rzeczy, jak się, do takiej rzeczy się podchodzi, to nie ma tylko informacji, ale też jakieś opowieści. To jest naprawdę coś ciekawego. Pamiętam, jak Fisk zaczął nielegalnie importować takie okazy. Kupił lokalną przystań, żeby zatrzeć ślady i zwolnił pracowników, w tym mojego tatę. Szkoda, że tata nie może zobaczyć, jak wszystko się zmieniło. Lubię takie przemyślenia, takie gadki w tle. Nie gadki, tylko gadki. No, zaraz ktoś tutaj będzie insynuował pewne rzeczy. Ja już was znam. Symkaria. Nie mówili o tym w wiadomościach? Już ja wiem. Nie słyszałem. Chociaż słyszałem w radiu, a raczej w telewizji, bardzo wiele niedorzecznych słów na Spidermana. Czasami mam wrażenie, że cała historia świata to chłopcy, którzy się przebierają i wdają w bójki. Nie mogę wyrzucić z głowy tego obrazu. Co za napięcie między dwiema postaciami. Ta babka, pamiętam, już wkurzona, że chodzimy, oglądamy. Zamiast podejść do niej. Kyoto, ale pięknie.
Trochę bym chciała rzucić wszystko i podróżować po świecie. Ale życie i praca są tutaj. Zawsze można na chwilę się urwać od codzienności i sobie popodróżować. Świetnie! Chwileczkę, ja sobie tutaj muszę pooglądać wszystko. Jak Fisk to nazywał? Vanessa? Ujawniła nieznane zbrodnie. Mamy tu starodawną dziennikarkę śledczą. Już ją lubię. Coś tu jeszcze znajdziemy? Chyba nie bardzo. Już może przejdźmy do konkretów. Najpierw najcenniejszy okaz. Jedyny w swoim rodzaju Kakemon Baku. Piękny. To Mifune? Zgadza się. Pan Fisk ma wyjątkowy gust. Dobrze go pani znała przed aresztowaniem? Na gruncie zawodowym. Odpowiadałam za wiele jego aukcji. Chodźmy dalej. Ten wspaniały okaz to przykład tradycyjnej techniki rozmytego tuszu, tarashikomi. Ci dwaj Nio są imponujący. Nie dziwię się, że Fisk lubił ten okaz. Są w jego stylu. Uwielbiał dualizm. Destrukcja jest krzykiem, ale akt tworzenia to milczący znój. Czy podczas prowadzenia aukcji dla niego coś panią zdziwiło? Nie, oczywiście, że nie. Nic, o czym bym wiedziała. Czy mógłbym panią poprosić, żeby pani mi wskazywała te wszystkie obiekty interesujące mnie ręką, palcem? Tak nie wiem, w co celować. Oto inkrustowany złotem ceremonialny zestaw do herbaty. Znajomy z prokuratury mówił, że Fisk upłynniał na aukcjach przedmioty z kradzieży. Na pewno, ja nic o tym nie wiedziałam. Oczywiście, zastanawiam się tylko, czy po jego aresztowaniu nie zauważyła pani niczego dziwnego. Wie pani co... Właściwie trochę się śpieszę. Może zrobimy jeszcze zdjęcie na okładkę. Kiedy mówiłam znajomemu, że będę pisać o was artykuł, wspomniał, że kojarzy pani nazwisko. Tylko zdjęcie. Proszę tu stanąć. Wydaje mi się, ta babeczka ma coś na sumieniu. Nic do powiedzenia na temat działalności Fiska? Może nieoficjalnie? Nie sądzę, żeby pani czytelników interesowała... Cholera. Proszę zaczekać. Coś tu jest nie tak. Zaraz. Czy to... Muszę zrobić zdjęcie. Tego nie... Mam! Craig, oddzwonię do ciebie. Moja droga, chyba już na panią pora. Czy mogłabym skoczyć do toalety? Dobrze, proszę za mną. Dziękuję. To naprawdę piękne miejsce. Owszem, i widzi je pani po raz ostatni. Damska jest za rogiem. Tylko szybko. Jasne. Zaraz wracam. No co za wredne babsko. Ja się naprawdę teraz poważnie zastanawiam, czy warto ją uratować. Strasznie niemiła. No cześć, Craig. Zabawne, że dzwonisz. Twoja reporterka najwyraźniej nie pisze laurki, na jaką się umawialiśmy. Nie, jest tu teraz. Muszę się dostać do tamtego pokoju. Jeśli ten posąg to to, co myślę, to mam... Jeśli ktoś nabierze podejrzeń, na ekranie pojawi się znak zapytania. To już wiemy, a jak... Wiecie, zacznie atakować, to... Ten wykrzyknik nam się pojawia, okej. Okay. Sensacyjny temat. Jak to musiał przełożyć? Cicho. To kim ona jest, Craig? Kto jest w moim domu aukcyjnym? O mój Boże. Nie wierzę, że to naprawisz. Fajnie by było, gdyby się obróciła. Dziennikarkę śledczą. A potem urwę ci głowę, O kur... Ale było blisko.
Jak najbardziej ci grożę. Aha. Patrzcie, jak się obraca. W tę stronę, którą ja idę, to idzie też ona. Patrzcie, jak się obraca. Pewnie. Nie wierzę ci. Jak się tam mam dostać w takim razie? Chyba tędy jakoś, słuchajcie. Jasne, Craig. Tak. Pewnie. O, ona się odwraca co jakiś czas teraz, spoko. Nie wierzę ci. Aha. No to powinna usłyszeć. Pete mi o tym mówił. Fisk chował w posągu dowody. Policja go nie zabrała? Wiem, że posąg się otwiera. Tylko jak? Mam nadzieję, że nie otwiera się jakimś mechanizmem. Czy są jakieś wskazówki? Który ma pod tym... wdziankiem swoim. Za nimi jest Neo, ale wygląda inaczej. Posąg jest ruchomy. Najczęstsza poza to uśpiona moc. Usta zamknięte, lewe ramię w dole, prawa dłoń na wprost. Czyli trzeba go prawdopodobnie przestawić. Trzyma coś. No, jakiś pałąk. W katalogu była mowa o dwóch pozach. Usta zamknięte, lewe ramię w dole, prawa dłoń na wprost. W katalogu była mowa o dwóch pozach. Usta zamknięte, lewe ramię w dole, prawa dłoń na wprost. A gdybym odwróciła głowę? No, odwrócimy jeszcze głowę. O! Już prawie. I teraz ten sztylet potrzebujemy. Brakuje. Gdzieś już to widziałam. No przecież widzieliśmy to już dawno. Mówiłem ci, to mogłaś to już zabrać wcześniej. Teraz coś nas nakryje i tyle będzie. Z tego. To nie zadziała. Jak nie? Pasuje, ale to nie to. Co w takim razie? To nie jest to? To mnie teraz, powiem ci, zszokowałaś. A może to? No dobra, weźmy już. To musi być albo tamto, albo to, więc tutaj jedna opcja tylko nam została. Tak! Na zdjęciu się to wydawało zdecydowanie większe. Co to jest? Oddech diabła. Czym jest oddech? Co do... To już wiemy, kto ma tą teczkę. Przepraszam, po którą oni panowie, przyszli. Nie, nie wolno tu! Niedobrze. Gdzie jest posąg? Tam. I faktycznie miała rację, że ktoś tutaj jeszcze jest. Wszystko nam się teraz, jak widzicie, układa w całość. Już miałam się zmywać, ale tu wpadłeś. Masz szczęście, że żyjesz. Mówi koleś, którego właśnie ocaliłam. Słuchaj, kimkolwiek są ci w maskach, szukają tej teczki. Ale nie wyniosę jej stąd, jeśli będą się tu kręcić. Jasne. Okej. Schowaj się tam, ja ich załatwię i jak będzie po nich, to dasz nogę. Niezły plan. Dobrze cię widzieć. Tak, i ciebie. Choć nie zupełnie tak to sobie wyobrażałem. Zabawne. A ja nie widziałam tego inaczej. Powiem wam, że tam już ich naprawdę niewielu zostało. Wydaje mi się, że... Zmieniła perfumy? Skup się, Pete. Skup się. Mi się wydaje, że zostało tam ich z dwóch. Tak, jasne. Oczywiście. Powinienem się ich pozbyć, zanim ruszę dalej.
Dobra, Pete, ukryłam się przy wejściu. Daj znać, kiedy będę mogła się ulotnić. Siewie, a o co chodzi z tą teczką? Co w niej jest, że ci goście takie chcą? Zapiski na temat jakiegoś oddechu diabła. Fisk miał zbudować dla niego tajne laboratorium. Nie wiem, czym jest ten oddech, ale Fisk chyba się tego bał. Nazwał to puszką Pandory. Fisk nie jest bojaźliwy. Musimy cię stąd jak najszybciej wyciągnąć. Czekaj grzecznie. A, jednego mamy. Teraz no przydałoby się. Tam widzę, że jest kolejny. Tutaj go przysłać. Proszę bardzo. Byle nie hałasować. Spokojnie. Nikt tutaj nie hałasuje. Weźmy teraz tego. Tam widziałem, został nam jeszcze jeden. Jest ich sporo, myślałem, że zostało ich dwóch. Ale jednak się myliłem. Dobra, mamy to. Dobra, tu już czysto. Teraz pytanie, jak to dalej wygląda? Tutaj mam... Olej, tu jeszcze jest! Kurczę. Chyba tak nie powinienem chodzić. Wejdź sobie na górę, bo tutaj cię to raczej nie zauważą. Tylko spokojnie, Pete. Ja bym proponował tak, tutaj sobie tą pajęczyną strzelić. Nie, za daleko. Możemy też chodzić po suficie. Pamiętam, że jak grałem kiedyś Spidermana, tego, którym wam opowiadałem, tego pierwszego, to miałem dosyć duży problem z chodzeniem po suficie, bo mi się w głowie po prostu wszystko mieszało. Rany, Fisk ma mnóstwo gratów. Najgorsze to, że jestem za wysoko. Nie sięgnę go. Niestety. Sala za salą. Zrobić czystkę i iść dalej. Oj, niedobrze. Myślałem, że usłyszy, ale jednak nie. To też dla mnie, wiecie, nowe doświadczenie, bo wcześniej mówię, potrenowałem sobie takie kombosy, bójki i tak dalej, a teraz nagle, nie? Każą mi misję po cichu wykonywać. To już wszyscy. Patrzcie, co tu się stało. Czekaj! Nie. Uciekaj! Dobra, to mi się podoba. Teraz będę miał okazję się wykazać. Ładnie brać zakładników, koledzy. I udowodnić wam, że sporo trenowałem. Rany, co wam się tak łapy świecą, panowie? Jesteście duchami? Nigdy nie walczyłem z duchem. Koncentracja, to znaczy, pięknie. Walczyłem z upiorami, ale no wiecie, teoretycznie upiory to nie duchy. Wszystkie duchy to upiory, ale nie wszystkie upiory to duchy, no nie? To chyba jednak kwestia energii, a nie duchów. No nic. Walka z duchem cały czas przede mną. No i to by było tyle. O, proszę bardzo. No to sobie nam szykuję tutaj coś ciekawszego.
Ale ja to uwielbiam. Ta gra jest cudowna pod tym względem. Codzienne cardio zaliczone. Wszyscy już. Weź tą maskę, załóż. Ha, wygląda na starą. Chyba mam kogoś, kto wiedziałby o niej więcej. Ach, ale to robota na później. Rozmawiałam z Craigiem. Wcale tu pani nie przysłał. Nie pracuje pani dla Heritage Arts. Wcale tak nie twierdzę. Miło mi. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Nie... Nie napisze pani ani słowa o tym, co tu zaszło. Mam pytanie. Co było w teczce, którą właśnie skradziono? To... Ja nie... A co z długą historią kradzionych przedmiotów, które przekazywał państwu Fisk? Z pani wydawcą skontaktuje się nasz prawnik. Umika? Jakby ostatnie pół roku nie miało miejsca? Kiedy Umika to włoska knajpa? Nie mam pojęcia, ale cieszę się, że mają te frytki. Ja też, najlepsze w mieście. No to jak ci idzie w Bugle? Wiesz... No tak, właśnie dostałam od Robiego maila w kapsach w sprawie artykułu o antykach, więc chyba czeka mnie spotkanie z prawnikami. Znowu. Jak tylko przeczyta twój artykuł, dostaniesz awans. Dobra. Faceci w maskach. Co myślisz? Tutaj to normalka. Co sądzisz? Czuję, że kryje się za tym coś więcej. Ale nie mówmy już o interesach. Co u ciebie słychać? Dostałeś ten awans? Nie, ale jesteśmy bliscy wielkiego przełomu. Wiesz, że Oskar by cię zatrudnił, nie? Telefon do Harego i... Wiem, ale doktor Octavius może pomóc milionom ludzi. Ja jestem tam, gdzie chcę i tam, gdzie powinienem. To dla ciebie chyba ważniejsze niż twoja druga praca. Nigdy dotąd się tak nie wczuwałeś. Przez pół roku można się zmienić. Dlaczego mnie tu zaprosiłeś? No tak, na spotkanie starych przyjaciół. Przyjaciół? Tym jesteśmy? No chyba moglibyśmy, gdybyś tego chciała. Dźwigamy spory bagaż, Pete. No jasne, ale... Czy to coś złego? W bagażu mogą być też całkiem fajne rzeczy. Na przykład pieniądze, klucze, malinowa pomadka. Pamiętasz, czemu się rozstaliśmy? To podchwytliwe pytanie? Masz farta. Przełożmy to? Weź. Przerąbane. Już miałem to wam mówić wcześniej, ale... Nie każdy będzie rozumiał takie nagłe, nie? Wyjścia. I to może być dla wielu bardzo dosyć duży cieszę, problem. Że znowu widzę was razem. Zawsze lubiłem waszą dwójkę. Ciągle gdzieś tam w pogoni, nie? Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku, co się za momencik wydarzy, bo zobaczcie, ile ten już trwa. Powiem wam, że tak się w to wkręciłem, że nawet nie zwróciłem uwagę, ile ja już tutaj nagrywam dla was ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo była to bardzo ciekawa misja. Bardzo fajne tutaj sytuacje się działy w tym odcinku. Jeśli wam się podobał tak jak mi, zostawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały ze Spidermana na moim kanale. Postaram się wam serwować ich jak najwięcej się da. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!